Witam wszystkich serdecznie, z tej strony Corley. Zapraszam do kolejnej części przygód do świtu. Boże, jesteście, dzięki Bogu! No co tak długo? Na górze jest teraz hardcore. Nie ma go! Spóźniliśmy się. Cicho! Czekaj! Stój! Ja pierdolę, kurwa! Co to jest? Czego szukasz? Innego wyjścia. Mike, brakuje klucza do kolejki. Josh, on musi go mieć. Em, co to za rzeczy? To coś zabrało go do kopalni. Byłem tam. Przesrane. Z pół wieku temu nastąpiło tąpnięcie i górnicy chyba tam utknęli. Em, co to jest? Hmm? To jest nasze schronienie, Em! Proszę! Kurwa! Nie dam rady. Boże. Dobrze zrobiłeś. Miejcie ją na oku. Niedługo wrócę. No i zobaczymy, czy uda nam się niebawem wrócić. Po zagrożeniu to tu się kryje. Okej, co do... Sporo. Ciekawe też, czy nasze pieski tutaj dalej siedzą. Chociaż samo Wendigo nie żywi się chyba mięsem zwierząt, a co najwyżej ludzkim. Dlatego też swego czasu nasz kolega, który stracił głowę, zostawiał pułapki, w sumie tam, gdzie palec prawie straciliśmy, właśnie z ludzkiego mięsa. Wtedy jako Mike myśleliśmy, że karmi on w ten sposób psy, a to nie do końca tak było. Czy tak? No w sumie było, bo już nikogo nie nakarmi, czy na nikogo nie zapoluje. No dobra, trochę za cicho tu. Powiedziałbym bardzo za cicho. I trochę też za pusto, jeżeli chodzi o znajdźki. Poświećmy. To jest aż niemożliwe, żeby w takiej szafie... O, tam nie mogę. Albo w takich szafkach tutaj, żeby nikt niczego nie ukrył. Przejście jest zamknięte. Swoją drogą ciekawe, skąd Mike wie, jak ma dokładnie iść. O, popatrz tam. Kolejne krzesło. Bardzo ciekawe, chociaż teraz się zastanawiam, czy te krzesła nie były po to, żeby właśnie tam jakoś tymi pasami związać Wendigo i przeprowadzić na nim jakieś badania. Lekarze to jednak lubią takie rzeczy. Albo może poszli w jeszcze gorszym kierunku. Specjalnie kogoś przywiązali do krzesła, a następnie karmili ludzkim mięsem, żeby przemienił się w Wendigo. Chociaż to chyba widzieliśmy. Wszystko tak, to byliśmy, to nie będę sprawdzał, ponieważ tak w tej grze na szczęście, że jak już jakąś lokalizację sprawdziliśmy dobrze, no to w niej już się nic nie kryje. Tak samo jak Chrisem bodajże przy wyjściu z szopy, tam można było nadrobić zaległe totemy. Też nie było takiej potrzeby. Gwint jak gwint, ale też mnie zastanawia, a nie, tutaj chyba nic nie... Tak, tak. Tu nic nie było. No właśnie, to jest pytanie, klucz. A tutaj mam klucz? Za wiele nie widzę. Tam wydawało mi się przez chwilę, że coś jest na stole. Okej, góra. Żeby nic na nas nie wyskoczyło tylko. Jakoś tak biednie, ale tam coś jest. Na tym stole, chyba że tutaj jest jakoś przejście między pomieszczeniami. Jakoś wejdziemy jeszcze, ewentualnie później, jak zdobędziemy coś dodatkowego. To już widzieliśmy, tak samo jak wcześniej. Tutaj nic nie ma. No to mnie teraz tu zainteresowali tym miejscem. Coś tam zdecydowanie jest, jakieś biurko. Ale tu niestety nic nie mogę zrobić. Żaden przycisk nie działa, tylko wstecz dają opcje. Ewentualnie jeszcze ostatni raz spróbuję. O! Tu jest broń i pochodnia. Mam nadzieję, że nic się nie zepsuło w tej grze i że zaraz będziemy mieli okazję ją jakoś stamtąd wyciągnąć, na przykład znajdując jakiś klucz, którego wcześniej nie znaleźliśmy. Albo jakoś wyważając tam te drzwi. Tutaj nic nie ma. Chyba otworzyli nam przejście, ale sprawdzę jeszcze drugą stronę budynku.
co, gdzie i jak. Sporo się tu zmieniło. I teraz bądź pan mądry. Gdzie iść? Pusto. I? I tu już jest przejście. I teraz... Tak, czy na górze? Dobra, przejdę się na górę. Myślę, że tam nie ma żadnych takich pomieszczeń, żeby miało to na przykład jakoś naszą historię zakończyć w tym momencie. Tylko coś właśnie będziemy mogli najpierw tam zobaczyć, no i później bramka numer 3, która została przez nas otwarta, zostanie wykorzystana. Te drzwi? Nie, ich chyba nie możemy otworzyć. No, robi się dość ciekawie. Lubię takie motywy w grach, gdzie wracamy na jakieś stare, znane nam miejsce. I jak tu? Żeby tylko nic się nie zawaliło, żeby nic nas nie zaatakowało, bo było fajnie, miło i przyjemnie. Szukam klucza jakiego. Aj! To by rozwiązało naszą zagadkę zdobycia broni. To teraz się cieszę, że jednak najpierw tu wskoczyłem. O, jak pięknie. Co wybieram, tak? Zdecydowanie Gnata. Kolego. Teraz tylko wideł i wieśniaków mi trzeba. O właśnie, jest na tego samego zdania. Odłóż to. Rozumiem. Wymień lornetkę na pochodnie. O, no, to jeszcze tak to możemy się dogadać. Pytanie, czy przeładowane? A, nada się. Sprawdź, czy załadowana ta broń. Dobra. Znalazł broń na bank, jest załadowana. Nie trzeba nic sprawdzać. Niech będzie. Czego on tego nie mógł otworzyć z drugiej strony? Chyba, że nie było gałki. A, no to trochę jeszcze tłumaczę. No dobra, ale wiemy za to, gdzie iść dalej. Jakoś sobie poradzimy. Tutaj się sporo pozmieniało. W sumie to ciekawe, co się tu musiało dziać, że to aż tak ten klimat się zmienił. Okej, okay, teraz mam w pamięci ten jeden z totemów. I wilki, ale ten jeden z totemów, gdzie coś nas próbowało chwycić za ściany. Pewnie kojarzycie ten motyw. A właśnie, będąc przy totemach, puścimy filmik z tego, co się tam kryje. No pięknie. Totem zagrożenia odkładamy na bok. Tych totemów nie lubimy. I dodatkowo odpalimy zdarzenia czy wydarzenia z przeszłości. Prężny, że nawet dziadek nie zdołał go pokonać. Jakiś czas później na górę zawitali poszukiwacze, otworzyli kopalnię i rozpoczęli wydobycie, ale pewnego razu kopalnia się zawaliła, a klątwa została przebudzona. Dziesiątki mężczyzn utknęło tam, bez jedzenia i światła. W ciemności zrodził się potworny głód. Nieludzkie pragnienie doprowadziło ich do szaleństwa. Uczyniło z nich morderców, kanibali, potwory jedzące ludzkie mięso. W danych polowaniach nie poza moim zasięgiem. Aż pewnej nocy, mniej więcej rok temu, w końcu jednak go dostrzegłem. Ale tej nocy nie byliśmy w lesie sami. Żeby mi jakoś po... I tak się kończy nasza historia, tak, którą mam nadzieję, że jeszcze otworzymy w całości. Tylko musimy się doczekać... O, Jess. Oby udało się znaleźć. Doczekać jeszcze pozostałych totemów, czy odnaleźć je. Widzę, że tak, nieznajome mamy w pełni odkryte. Tutaj jeszcze trochę z tych zajść trzeba wyciągnąć. Pusto, pusto. Pusto. No dobra. O, krzyże. Nieciekawa sprawa.
sumie odważnie chodzi, wiedząc, że gdzieś tu się kręci Wendigo w okolicy. Ja cię sunę. Prowizoryczny cmentarz. Pochowali tu jakieś ludzi. Tylko pytanie, czy prowadzono na nich badania i dlatego ich pochowali? W wszystkich krzyżach znajduje się ta sama data. Co zaszło tego dnia, że zginęło aż tylu ludzi? No ładnie, albo może i nie. No właśnie, co się stało takiego? Czy to Wendigo ich zaatakowało, czy być może byli jakoś przemieniani w takich? Ja nie przejdę przez ten płot? Mike, wyglądasz na takiego, coś sobie radził z takimi płotami bez problemu, chociaż gdzieś tam pamiętamy z pierwszych odcinków, jak jeszcze z Jess szli do chatki. W sumie Mike nie był typem chyba takiego jakiegoś skocznego faceta. Dobra, no krzyże krzyżami, ale gdzieś musi być dalsza droga. Tutaj? Nie, tutaj też iść nie mogę. Nie lubię się cofać w takich grach, ale chyba nie pozostaje mi nic innego, nic z tym nie mogę zrobić. Krzyże zobaczyłem, a tu chyba też nie przeskoczę. No okej, okay. Tam zresztą w oddali za tym płotem widać kolejne krzyże, więc już chyba czuję, o co chodzi. Będzie trzeba się wycofać. I zaraz coś się może wydarzyć niedobrego, na przykład w głównym holu. Albo możemy wejść tu i teraz przestrzelić to strzelbą. Tak. Okej. Jak ty miałeś białe oczy? O! Psina. Hej, maleństwo. Cieszysz się, że mnie widzisz, co? Hej. Miałem nadzieję, że cię znajdę. O, dobry piesek. Dobra, staruszku. Idziesz ze mną. Dobra. Plan jest taki. Widziałem mapę tego miejsca, więc nie pobłądzimy. Powinno dać się przejść przez psychiatryk prosto do wyjścia z kopalni. Myślisz, że damy radę? Lepiej bym tego nie ujął. Dobry piesek. Może to jakieś inne wcielenie sam. Jeszcze sprawdzę na tamtym korytarzu, czy nic nie było do przestrzelenia dodatkowo i zaraz zobaczymy. Najwyżej przyspieszę ten fragment. Okej, pusto. Możemy ruszać z naszym kompanem dalej w drogę. Prowadź, prowadź. W sumie ciekawe, czy to, że z nim teraz idziemy, że się wtedy zakumplowaliśmy, jaki to ma wpływ na naszą rozgrywkę? Czy on by nas teraz zaatakował, czy by go w ogóle nie było, czy to, że jest, pozwoli to jakoś nas uratować? Chryste Panie! Spokój, Dąbek Głąbek. Może w którymś momencie wywęszy Jess. Ja się nie wcisnę, staruszku. Chyba tu utknąłem. Zawsze można wrócić do kumpli i ich namówić, żebyśmy poszli razem. A coś się świeci do mnie, tak? Uśmiecha. Ale nie sprawdzę, co się tam świeci, co się święci w tej grze. No to przeszukam okolice. Pusto. No to wajcha w dół. No dobra. Raz się żyje. Dzięki. No nie wiem, czy znajdując się w takiej sytuacji było mi tak do żartów, że raz się żyje. Widzisz? Jednak się wcisnąłem. Nieźle, co? Nieźle, nieźle. Tylko teraz chyba nie mamy już odwrotu. Musimy iść tędy. Jeszcze lepiej poznać okolice sanatorium. Ciekawe w sumie, czy to sanatorium... Nie pamiętam daty otwarcia, ale czy ono nie było jakoś...
No nie, musiało być wcześniej zrobione, zanim to wszystko tam tąpnęło w kopalni, czy był ten zawał. Ale zastanawia mnie po prostu kwestia, czy ono było już od razu budowane z taką myślą, żeby przeprowadzać jakieś takie, na przykład, chore badania. Może się dowiemy za moment. Sprawozdanie wstępne. Pacjenci zostali przyjęci do placówki medycznej w Blackwood 5 dni temu. W tym czasie przeprowadziliśmy wiele testów zarówno fizjologicznych, jak i psychologicznych. Wyniki okazały się niesamowite, znacząco różne od dotychczasowych obserwowanych w medycynie. Zaobserwowane symptomy. Bladość, przebarwienia skóry, ciężki niedobór witaminy D. No jak to bywa u ludzi, którzy spędzili trochę za dużo czasu w kopalni albo w piwnicy. Brak słońca robi swoje, zarówno z witaminą D, bladością i tak dalej. Dysfunkcje społeczne. Okres readaptacji posttraumatycznej dłuższy od przeciętnego. Pacjenci nieobliczalni w relacjach interpersonalnych stosują przemoc wobec sanitariuszy. 3 próby napaści, 1 próba podrapania. No właśnie, mieliśmy gdzieś tam sytuację, że ktoś tam został podrapany na śmierć. To zaczyna jakoś układać się w jedną całość. Objawy spodziewane, ale nie zaobserwowane. Niedożywienie, szkorbut. Średni wskaźnik kwetyleta odstaje od normy tylko około 3%, a przecież teoretycznie powinni już nie żyć. Odmrożenia. Reakcje pacjentów na bodźce w dopuszczalnych granicach. Na odwrocie. Zespół wyczerpania rezerw słabości. Rozstrzeń kości piszczelowej, kości strzałkowej i kości ramiennej. Średnio plus 1 cal. Zaobserwowano nietypowe wzrost siły i jeden z pacjentów podniósł ciężar 329 kg. No, może pakowali, będąc uwięzieni w kopalni, tylko tak bez białka. Zalecenia. Umieścić pacjentów pod ścisłą obserwacją. Zaleca się zachować bezpieczną odległość. Zwiększenie liczby sanitariuszy na każdego pacjenta z 1 do 3. Obserwacja 24 godziny na dobę. Okej. Okay. Ciekawa sprawa. Dołączył mi to Mike do dowodów. Znaczy nasz CSI polegnie, jak dołączył. Jeszcze 3 dowody musimy gdzieś znaleźć. Nie wiem, czy wszystkie uda się w tej misji, czy w tym rozdziale. Z tej racji, że czeka nas jeszcze później jeden z tego, co się orientuje. O! Łe! O, to skurwie. Chryste panie, w co ja się kurwa wpakowałem? Okej, okay, zobaczmy jeszcze tutaj, skoro każe mi iść tam, ale dziwne, bo Wendigo nie powinno atakować zwierząt. Jestem oburzony na jego zachowanie. O! Co tu się działo? Wypuśćcie nas, umieramy z głodu. To jest chore. Zamarzamy, zapłacicie mi za to. Przestańcie na nas eksperymentować. Okej, okay, to są kolejne dni, jakie spędzili. Podobne chyba Hanna zostawiła w kopalni. Ha, grube pancerne drzwi. Jak zryci byli ci goście. No, te ślady to też o czymś mówią. Ale tak samo jak nasz staruszek bez głowy, zamiast polować na nich, brał je w pułapki. To naprawdę przegięcie. George by może inaczej na to spojrzał. Ale tak potwierdzam. Okej, pusto. To w drogę, wózek. W sumie to też odważnie podeszli do tego tematu. O! Widziałem cię. Na 54 drugi rok? 4 chyba. Uważali, że już są na tyle zabezpieczeni. Czy też, że będą w stanie... Okej, okay, sprostać zagrożeniu. Zamiast na przykład od razu ubić potwora. Z drugiej strony, skąd mieli wiedzieć? Nie podoba mi się ta okolica, przyznam szczerze. Że już trochę za długo biegamy po sanatorium i to jeszcze po takim dziwnym terenie. Że tam coś jest. Chociaż zawsze mówię, najpierw sprawdzić plecy. Taka jeszcze nauka. O
Za czasów kangurka Kao. Tylko teraz... Tu są jakieś... No dobra, to wydaje się na małe pomieszczenie. O! No raczej nie Josh tu zostawił. Żeby tylko działało po tylu latach. To było dość ciekawe nagranie. Inna kwestia. A mogą na mnie odtworzyć tę całą historię? Mogą. Plece, pokaż plece. No to pięknie. Inna kwestia. O właśnie, co tu się wyprawia? Teraz wpatrzyłem się w te pyłki. Wydaje mi się, że to jedna z takich rzeczy, która na PlayStation 4 jest dodana jak gdyby dla deweloperów, że to mało obciąża konsolę, a jednocześnie dzięki temu efekt jest taki, no, całkiem niezły. No, ale trochę zaczynają tego nadmiernie używać. Tym bardziej, że no dobra, takie pomieszczenie stare, opuszczone, ale no nie wygląda na takie, żeby było aż tak zapylone. Dobrze, że żaden z przyjaciół nie jest alergikiem. Tym bardziej, że tutaj już takiego kurzu nie widać. No dobra, ale pominimy to. Lecimy z jakąś kolejną opowieścią z Sanatorium Blackwood. Postępująca hiperostoza szkieletu. Poufne. Dzień czwarty, a jednak 52 rok. Przebarwienie na skórka, spodziewane przy tak długim przebywaniu pod ziemią. Poważne skrzywienie kręgosłupa w obszarze klatki piersiowej. Kifoza półrazowa. Dystrofia i zmętnienie rogówki. Wizus 200/160. No i pięknie. Dzień dziewiąty. Pogłębiona kifoza. Łysienie bliznowaciejące. Całkowita perforacja przegrody nosowej. Dysplazja ektodermalna. Wyostrzenie zębów, czyli tak. No ciekawa sprawa. Dość szybko to przemiana zachodziła, więc pytanie, kiedy on zjadł to mięso ludzkie. Kanclerza, to jakiś kurwa kosmos. Skąd takie powiedzenia mają? Pierwszy raz słyszałem. No mniejsza o to. Dzień 12. Łysienie telogenowe, a nie bliznowaciejące. Długość kłów w górnym łuku zębowym 3,8 cm. Symptomy tożsame z obrzękiem rogówki, ale obecne wizus 200/22. Hiperkeratoza. Przyrost warstwy rogowej na skórka 1,27 cm. I to jest właśnie ten ich cały pancerz. A wyglądał tak normalnie czwartego dnia. Teraz pytanie, czy po prostu mu zafundowali to mięso i obserwowali co ileś dni, czy on tak z kopalni wyszedł, tylko wtedy wyglądało na to, że on niedawno spożył to mięso, więc zabrakło kilku dni, żeby wyjść czystym z kopalni. Okej, myślę, że zaraz się dowiemy, chociaż jeszcze muszę wrócić na tamtą ścieżkę. Zobaczyć, co było u góry. Chyba, że tam jakiś był totem. Ja pierdolę. Kim jest ten koleś? Nie wiem, ale wezmę sobie jego zegarek za moment. Choć trochę przeraża mnie ta wizja. Okej. W sumie ciekawe, ile jest jeszcze na świecie ogólnie, czy w samej Polsce, takich opuszczonych budynków, gdzie można było znaleźć jakieś ciekawe rzeczy. Zaświadczenie. O, jest. O, i chyba odkryliśmy wszystkie wskazówki. Bardzo ładnie pan się nam śmieje do tego wszystkiego. Oni tam na zewnątrz umierają. Słyszę ich krzyki i płacz. To piekło to jedyne, co po sobie zostawię. W ten sposób Bóg każe mnie za błędy. Nie zdołam odmienić swego losu. Śmierć już na mnie czeka. Jefferson Brack, czyli to ten lekarz. Czyli chyba się tutaj zamknął. Wiedząc, co się dzieje dookoła, zasłonił się kratą i
W gruncie rzeczy jemu nic się nie stało, ale i tak umarł z głodu albo z przepicia. Jak mówi, to chyba kwestia tych badań. Karma go dopadła. Tylko szkoda pielęgniarek. Czyli tak, odkryliśmy wszystko. Brakuje nam jeszcze kilku totemów, a także bliźniaczek. Czy też dwóch dowodów w sprawie bliźniaczek. A raczej nie spodziewam się ich w sanatorium, więc co najwyżej powinienem rozglądać się za totemami, które mają w zwyczaju leżeć na ziemi. Zazwyczaj. No dobra, zbadamy górę. Wygląda na to w takim razie, że dobrze, że nie poszedłem tam od razu. Chociaż nie wiadomo, czy gra by mi pozwoliła na to, żeby tak nie iść. No i trochę za cicho tutaj znów jest. Trochę dziwne by było. Okej, zwolnimy krok. Bo ja się miał... O, to mnie nastraszyłeś. Ja się miało tu zaraz coś nie wydarzyć. A, pamiętam ten moment. Tu gdzieś chyba właśnie była ta ręka. Nie iść przy ścianie. Nie, nie, nie. Nie przy ścianie, a jeżeli już, to na pewno nie przy lewej. O! O ja jebie! Panie, to pewnie z zawartością jego bokserek to teraz na pewno jest tak, jak mówi. To było najdziwniejsze, że to jakby była wtedy ręka ducha. Chociaż może to taka po prostu grafika. Piesku, pogryziesz go dla mnie? Szukam, a my poszukamy totemów. Jakiś totem? Z dala od ścian, Mike. Mimo wszystko. No dobra, ja przodem. Ha? Nie ruszać się, tak? Ha, ha, ha! O, panie. Ha? Miło był chujku jeden? Chyba lepiej było nie strzelać w tego szczura, ale cóż począć. Przed siebie, Leo, przed siebie, jak najdalej stąd. Może ma problemy ze skręcaniem ten stwór. Gdzie jest piesek? Nie! No dobra. Okej. Całkiem żeś sexy. Mam nadzieję, że to nie Jessica. Okej, okay. Mam wrażenie, że ten stwór zna lepiej to sanatorium od nas. No kurwa, przecież to niemożliwe, ja pierdolę. Okej, okay. Przyjęliśmy latarkę gdzieś. Zdecyduj się, potworze, co ty chcesz? Że kiedyś musimy przeładować tę broń chyba. Kurwa mać! Trzeba było od razu iść w prawo, w lewo. Okej, okay, nie patrz. Co? Co do kurwy? Mam tylko nadzieję, że nasza psina poradziła sobie. No i pięknie. Tyle mi wystarczy do szczęścia. Dobry piesek. Już dobrze. Co to było? O, panie. Wow. Ań. Się waż. Kurwa. Najgorsze w tym wszystkim jest to zamieranie bez ruchu. Ja pierdolę.
Chodź tu, skurwielu. Okej. Wcale bym nie był taki... Gdzie jesteś? Pewien, że chcę się z nim spotkać. Co to? Cholera. Co jest? Co? Oh my god. Zdana od ścian i krat. Jakiś jebany koszmar. Okej. O właśnie, to. Jebać to. Nie wszyscy naraz. Wystarczy dla każdego. Odpuść sobie. Ładnie. O! Zresztą był na łańcuchu, może by się nie zerwał. O Jezu. Kurwa. Kurwa. Ostrożny z tym strzelaniem. Dobra, ty dostaniesz. Mam go. Owpy ty, o kurwa. No to nie wiem, kto kogo tam ma. Cholera! Niedobrze. Się nastrzelamy w tej części. O! O, nie podoba mi się ten dźwięk. Rób coś! No właśnie. Pokazali wskazówki. A! Mamy szansę na ogień. Z drugiej strony trzeba uważać na ogień. Bo Mike miał zginąć w ten sposób. Ale od zapalniczki. Chyba. Dobra, mam nadzieję, że psina tu wskoczyła jakoś przed nami. Piesku? Piesku? Kurczę, no ale z drugiej strony jakbym strzelał do tam, do jednego, to by drugi mnie zaatakował. Chyba, że dwa strzały miałem oddać w jednego i w drugiego. Z trzeciej strony uwolniliśmy chyba ducha Wendigo. I nie wiem, co w związku z tym. Wolałbym tak naprawdę jakoś inaczej się z nimi rozprawić, ale jak już poszło w tym kierunku, to nic lepszego chyba nie wymyślimy. Jeszcze tylko nasz biały wilk, żeby się znalazł. Będzie dobrze. Raczej powinien to przeżyć, skoro my nawet kurtki sobie nie opaliliśmy. Ale nie ukrywam, że nie podoba mi się to miejsce. Okej. Okej, widziałem cię znów. No właśnie, czyli jakby przyszło nam gdzieś podpalać zapalniczką coś z nadzieją, żeby ubić Wendigo, to musimy zrezygnować z takich głupich pomysłów, przynajmniej grając Mike'iem. Tak nam podpowiadał totem. Okej, to wygląda, jakby ktoś miał tam przejść zaraz. Nic nie widzę nigdzie. Najgorsze jest to zamieranie padem, ponieważ jak widzę tylko tę ikonkę niebieską, to dosłownie aż rękę tak wykrzywia, żeby tylko drgnęła, żeby drgnęła, no. Złośliwy organizm. Dobra, wycofujemy się. I... O! To jest chyba zresztą albo miejsce zapomniane i w ten sanatorium, po prostu tam, gdzie przeprowadzali badania ci lekarze, albo po prostu ten schron, który nasz gościu bez głowy miał przygotowane, czy też te pułapki i więzienie dla nich.
No pięknie. Kurwa! Dobrze, że mieliśmy naboje ze sobą. Okej, myślę, że zablokuj. Tylko co wtedy z naszym pieskiem? Mam jednak mimo wszystko nadzieję, że jakoś zjawił się tu wcześniej. No piesku? O! Wskakuj! Wszystko gra. Spoko, Lebro. Widzimy się po wszystkim, ha? Oby tak było, chociaż nie wiem, czy będę chciał tu wracać. No to przed ciebie. No pięknie. Okej, zjedz to. O kurczę. Dwóch. W sumie to jest pełno beczek, tylko teraz gdzie jest? Która jest czerwona, która jest dobra? Ta się wyróżniała na tle innych. Ale w sumie nie wiem, czy to miało jakiekolwiek znaczenie. Patrząc po wybuchu, oby tylko piesek przetrwał to wszystko.